Siema internet, z tej strony Szaman z ekipy To Ja Go Tnę. Po drugiej stronie kamery Bart, siemasz Bart. Siema. Dzisiaj poruszymy trzy tematy. Święte miasto Mezro, zaginione miasto Omu i wybrańcy Uptao Barae. Przede wszystkim, jeżeli chcecie być na czasie z naszymi filmami, subskrybujcie nasz kanał. Jeżeli chcecie być przed innymi, dołączcie do naszych patronów, wspierajcie nas na Patronite. Oczywiście śledźcie nas na mediach społecznościowych i oglądajcie nasze filmy. Zapraszam do oglądania. Żeby być w temacie, koniecznie posłuchajcie słów Feanorka o Uptao w drugim odcinku Ubóstwach Natury, tutaj. I mojego filmu o ludach Chult, sami sobie poszukajcie. Jak wiecie, Uptao sprowadził tabaksi do Chult. Następnie zbudował im miasto Mezro, gdzie mieli zamieszkać wszyscy mieszkańcy półwyspu, zaś będące labiryntem miasto miało pomóc im przejść przez labirynt życia i zrozumieć naturę życia. Tu Bart wyświetli grafikę budowania Mezro, gdzie zobaczycie Uptao budującego Mezro, jego sojusznika Tarthara, przyglądającego się temu z oddali. O Tartharze posłuchacie też w drugim filmie o bóstwach natury. Cień Uptao to Eshodou, jeden z aspektów boga dinozaurów, który oddzielił się od niego, zbuntował i został odnaleziony przez lud Eshowe. Eshodou został zabity przez Shar, która przejęła jego domeny. Nad nimi zaś lata Set, latający wąż, odwieczny wróg Uptao. Jednak Mezro stało się miejscem, gdzie zaczęli działać również szarlatani i złodzieje, zaś słabi ludzie zawracali Uptao dupę z najmniejszymi problemami. Bóg dinozaurów powołał więc Barae, siedmiu wspaniałych, siedmiu wybrańców, których obdarzył specjalnymi mocami i którzy mieli pomóc mu z tym szkamraniem. A to, że ktoś komuś kozę ukradł, a to, że ktoś kogoś jakoś nazwał, a to, że mowa nienawiści, a to, że kogoś coś tam boli. Tabaksi starali się udomowić Uptao, zmusić go, by udowadniał im swoją boskość poprzez robienie cudów i ułatwianie im życia. Uptao powiedział im takiego wała. Mieliście być twardzi, a nie miętcy. Nie macie być miękką fają robieni. W życiu trzeba być twardym, nie miętkim, a nie wiecznie płakać i marudzić. Życie was nie będzie głaskać po tyłkach, tylko będzie ciężko. Uptao stworzył labirynt Mezro i postanowił nie niszczyć jego ścian, by pokazywać ludziom drogę na skróty. Powrócił więc do swego domu w niebiosach, do sfery zwanej Domem Natury i nie odzywał się do swych ludzi, dopóki ci byli śmiertelnikami. Jeśli Tabaksi chce się spotkać z Uptao, musi umrzeć i powiedzieć mu o labiryncie życia, o tym, o co chodzi w życiu, jaki jest sens i jak udało mu się przez ten labirynt przejść. Jeśli powie źle, Krom wygna go i będzie się z niego śmiał ze swej góry. Uptao się będzie z niego śmiał. Także wiecie, wiele podobieństw z Konanem tu jest. Podejść Uptao, Barae zostali władcami Mezro, ale do Barae przejdziemy później. Przez 4000 lat w swojej historii miasto konkurowało z największymi centrami cywilizacji w Feirunie. Może nie mogło poszczycić się tak liczną populacją jak Waterdeep, jednakże okres nieustannego istnienia pozwolił zebrać ogromną ilość wiedzy, zaś u szczytu swej potęgi w mieście zamieszkiwało 15 tysięcy mieszkańców. W tym mnóstwo kupców i rzemieślników. Jest to imponujące, szczególnie ze względu na fakt, że Mezro przez niemal 500 lat było ukryte przed światem. Potężna magia ustanowiona w 863 roku sprawiała, że z powietrza wyglądało jak dżungla. Zaś każdy podróżnik, który zbliżył się do jego murów od strony lądu, dostawał się pod wpływ takich czarów jak zamieszanie, które zmuszało go na oddalenie się w stronę dżungli w dowolnym kierunku przez 1-12 dni. Jednakże zwycięstwa nad innymi plemionami, głównie goblinami Batiri i Yuan-Ti, sprawiły, że w 1363 roku władcy postanowili zmniejszyć mury i witać w mieście podróżnych. Po środku miasta postawiono świątynię Uptao, 9-piętrowy budynek z litymi ścianami ze szkła, kryształu i złota. Każdy, kto spojrzy bezpośrednio na kryształowe ściany, a komu nie powiedzie się rzut obronny przeciwko czarom, staje się oczarowany i w krysztale widzi odbicie tego, czego pragnie najbardziej w życiu. Jedne drzwi prowadzą do świątyni, po przekroczeniu których staniecie w długim holu, którego sufit podtrzymywany jest ogromnymi podporami i statuami z czarnego kamienia, przedstawiającymi Barae, stojącymi pomiędzy nimi. To hala czempionów. Ktokolwiek w tym miejscu wspomni o jednym z Barae, Razenzi, zostanie natychmiast teleportowany jedną milę od niego, od tego Barae. On i każdy, kto go dotyka.
kim jest Ranzi, dowiecie się za chwilę. Na końcu hali znajduje się będąca portalem mroczna brama, prowadząca do każdego z pomieszczeń świątyni. Wystarczy podejść do niej, do tego portalu, pomyśleć, gdzie chce się udać i wchodzić. A my, kurwa, w korkach stoimy. A komnaty świątyni Uptao są wspaniałe. Dla przykładu, królewska sala audiencyjna jest ogromną komnatą, gdzie podłoga jest mozaiką przedstawiającą całe miasto. Zaś niewielkie figurki w magiczny sposób odwzorowują ruch każdego mieszkańca i każdego przybysza Mezro. No ale chwila, nie ma przecież już królów Chult. To prawda, ale Mezro władany jest przez Barae, zwanych książętami Negus. Na ich czele stoi Negus Negusti, książę książąt, najważniejszy z Barae. Każdy przybysz jest mile widziany w świątyni Uptao, gdzie może skorzystać z magii leczącej, zaś zyski z tej świątyni utrzymują się w samą świątynię. Wyznawcy Uptao lub działający w jego imieniu są leczeni za darmo. Warto wyznawać Boga dinozaurów. Same miasto podzielone jest na 4 sekcje. Mamy więc część agrokulturalną, gdzie, ponieważ ziemia Chult jest niezwykle ciężka do uprawy, magicznie wspomagane rosną rośliny uprawne oraz różnego rodzaju drzewa owocowe oraz hodowane są zwierzęta. Oprócz tego mnóstwo uli zapewnia miód, z którego robiony jest napój tei, niezwykle popularny w Chult. Część mieszkalna Mezro składa się ze zbudowanych z białego kamienia wielkich domów tworzących labirynt, w którym bardzo łatwo się zgubić. 1/4 miasta zajmuje część targowa, wypełniona straganami, gdzie stoi również amfiteatr zbudowany na cześć Uptao. Mamy jeszcze część uczelnianą, gdzie głównym obiektem jest biblioteka zawierająca 1500 lat wiedzy Mezro. I teraz opuśćmy na chwilę miasto i przejdźmy do wspomnianych Barae, wybrańców Uptao. Jak wiecie z filmu o ludach Chult, pierwszą z Barae była Ojai, która od narodzin była przeznaczona jako ofiara dla śpiącego Nyan-Nanumo, jednego z dzieci wyznawanych przez ludy kontynentu Kataszki. Był dzieckiem boga Olorubo. Ludy Kataszki, w tym Tabaxi, Esho i Tingut, nie uwierzyły przybyłemu Kuatlowi o imieniu Ekatsin, który przyniósł im wieści o Uptao. Dlatego Uptao obdarzył Ojai potężnymi mocami, za pomocą których pokonała śpiącego i stała się pierwszą z Barae, a jednocześnie Negus Negusti, księciem książąt, i poprowadziła ludy za Ekatsinem do dżungli Chult. Barae są nieśmiertelni, to znaczy nie starzeją się, jednakże mogą umrzeć od ran czy od chorób. Oprócz Ojai znamy jedynie tych mniej więcej najnowszych Barae, praktycznie ostatnią siódemkę z królem Osałem pierwszym mądrym na czele. Osał posiada specyficzną moc, pozwalającą mu przypomnieć sobie każdą chwilę swojego życia na zawołanie. Moja była tak miała. Oprócz niego wśród Barae zasiada jego syn Kualu, który ma moc przywołania chmary szarańczy pod swe rozkazy. Najmłodszą z Barae jest Fipija, która zastąpiła na tym stanowisku Tfirmę, który z jakiegoś powodu został pozbawiony swej mocy. Fipija posiada umiejętność kontroli roślin i wpływu na ich wzrost, dzięki czemu odbudowała skutecznie część agrokulturalną Mezro, gdy ta została zniszczona podczas najazdu goblinów Batirii. Kolejną z Barae jest Mainu, najbardziej tajemnicza, która nie była przez nikogo widziana. Nie ma ciała, widnieje jedynie jako ciemna plama w nurcie opływającym Mezro rzeki Olung i ma możliwość kontrolowania jej wód. Jest jeszcze Dalmas Raybaton, Barae nie będący Tabaxi. Ten przybył z Kormyru. Dotarł do Chult wieki temu, w 172 roku Rachuby Dolin, i tu odnalazł pokój i został wybrańcem Uptao. Przy czym, ciekawostka, szukał artefaktu Pierścień Zimy, o którym Aga wspomniała w filmie o Auril. Dalmas posiada umiejętność rozumienia wszystkich języków, zarówno mówionych, jak i pisanych. No i jego córka, Alisandra Raybaton, która również jest Barae, choć w 1363 roku, czyli w roku, gdy magiczne bariery miasta zostały opuszczone, zostawiła Mezro wraz z harfiarzem Artusem Cimberem. I teraz nie wiem, czy nadal zostaje Barae, skoro opuściła miasto.
Arthur Timber rok wcześniej odnalazł w Chul wspomniany pierścień zimy, gwarantujący noszącemu niezwykłe moce, w tym właśnie nieśmiertelność. Z jego pomocą odegnali siły Esho od miasta, a później nieumarłe hordy Razenzi, które nieustannie atakuje miasto. Do Razenzi przejdziemy zaraz. Skupmy się na chwilę na Arthusie Timberze, który długo poszukiwał ukochanej, zaś po pladze czarów został wybrańcem Awil. Na jego poszukiwanie, a raczej na poszukiwanie posiadanego przez niego pierścienia zimy, wyruszył Drakkar Hvalspyt, co znaczy włócznia wieloryba. Załogą tego 250-metrowego statku, którego żaglami są skrzydła białego smoka, jest 20 lodowych gigantów, dowodzonych przez lodowego giganta Drufiego, wysłanego przez Jarla Storvalda, również lodowego giganta. Storvald z Morza Ruchomego Lodu pragnie za pomocą pierścienia zimy zamrozić cały świat. Przejdźmy jednak do wspomnianego Barae Razenzi, najstarszy z Barae. Wybrany wieki temu przez samego Uptao, jedyny od samego początku na tym stanowisku, chociaż głównie dlatego, że był bardzo często wskrzeszany, kilkukrotnie wskrzeszany, poległ w walkach z goblinami między innymi. Pod koniec wojny domowej między Tabaksi i Eshoe, gdy udało się odpędzić od Mezro Eshodow, przeciwieństwo Uptao, jego nienawiść do wroga, czyli do Eshoe, była tak wielka, że poprzysiągł on zemstę. Postanowił zniszczyć cały wrogi lud, niezależnie od płci i wieku. Za te mstliwe działania, tak różne od nauk Uptao, został przez pozostałych 6 Barae wypędzony. No, chciał dobrze. W każdym razie w 1385 roku plaga czarów uderzyła w Toril. Ten straszliwy kataklizm oderwał półwysep od lądu, czyniąc z niego wyspę, choć zostało to naprawione przez drugie rozdarcie. W każdym razie plaga czarów miała zniszczyć również miasto Mezor i wszystkich Barae. Jednakże wybrańcy Ptao nie są głupi. Mieli pewien plan. Stworzyli półsferę, do której przenieśli Mezro, tworząc jego wierną kopię w sferze materialnej, znaczy w sferze poza Mezro. Dzięki temu uchronili je przed plagą czarów i przez Ranzi. Jest on nieświadom tego, że ruiny Mezro są jedynie kopią prawdziwego miasta, ukrytego w półsferze. Ranzi dołączył do kultu Yuan-Ti, próbującego sprowadzić Dendar Nocną Żmiję, co jak wiemy zakończy świat, banda idiotów. Sam został przemieniony w pół Yuan-Ti, ponieważ był wskrzeszany, mógł zginąć od klątwy śmierci. Połączył siły z Liczem Acerakiem, który stworzył artefakt Soulmonger, albo Handlarz Dusz, jeśli trzymamy się nazw polskich. Artefakt ten więził dusze wszystkich, którzy umarli na Turilu, oraz powodował śmierć tych, którzy zostali kiedykolwiek w swoim życiu wskrzeszeni. To właśnie kontrolowani przez nich nieumarli zniszczyli należący do zakonu rękawicy Obóz Sprawiedliwości, o którym mówiłem w odcinku o porcie Nianzaru, i którzy to nieumarli grasują pod całym Chult i po ruinach Mezro. No właśnie, ruiny Mezro, a raczej kopia Mezro, są zalane przez rzekę Olung. Wśród zburzonych domów grasuje mnóstwo potworów, w tym nieumarli, dinozaury i inne bestie. Czasem przybywają tutaj żołnierze płomiennej pięści z Fortu Beluarian, aby poćwiczyć. To tyle o Mezro. A Cererak, czyli ten Licz, pokonał 9 sprytnych bogów z Omu. Kim są sprytni bogowie z Omu? To 9 pierwotnych duchów, którzy byli w mieście Omu, czyni jak bogowie, spośród których niektóre walczyły ze sobą. Ta 9 to Almiraj o imieniu Ijin, jej wróg Zorbo o imieniu Obolaka, Żabi Kolos o imieniu Kubazan, jego wróg Eblis o imieniu Papazotl, Jakutl o imieniu Moa oraz jego wróg potwór Su o imieniu Wongo, Grung, czyli żabo-człowiek o imieniu Nangang i jej wróg Kamadan o imieniu Shagambi i ślimaczy wąż o imieniu Ung, który nie jest niczym wrogiem, bo jest całkiem neutralny, a raczej neutralna. Pozostali zaś nienawidzą się, ponieważ ich charaktery są zupełnym przeciwieństwem. W
każdym razie samo miasto Omu niegdyś było potężnym ośrodkiem handlowym, zaś jego armie maszerowały przez Chult, ściągając trybut z wszystkich plemion. Oczywiście bogactwo doprowadziło do chciwości, co wkurzyło Uptao, który opuścił miasto. Kapłani z miasta Omu stracili przez to moc, co doprowadziło do rewolty niewolników pod koniec XIII wieku Rachuby Dolin. Omu stało się zakazanym miastem, wymazanym z mapy, przez co ciężko jest je dziś znaleźć. Monety z Omu zostały stopione, zaś historia miała o nim zupełnie zapomnieć. Sytuację wykorzystało 9 duchów pierwotnych, które przybyły do miasta i resztką jego mieszkańców zaoferowały opiekę. Mieszkańcy zgodzili się, zniszczyli świątynię Uptao i zaczęli wyznawać duchy pierwotne, czyli duchy fei. Jednakże moce duchów pierwotnych nie są równe mocom bogów, dlatego nie wszyscy kapłani mogli otrzymywać czary. Zaś ci, którzy mieli je otrzymywać, musieli składać krwawe ofiary pierwotnym duchom, które od teraz były znane jako 9 sprytnych bogów. I właśnie tutaj wkroczył licz Acererak, który zabił 9 sprytnych bogów i kazał mieszkańcom zbudować dla nich grobowiec zwany od teraz grobowcem 9 bogów. Ta potężna, znajdująca się pod Omu struktura jest miejscem uwięzienia ich dusz, które powoli odzyskują swą moc. Jednakże Acererak zabił wszystkich mieszkańców Omu i uczynił z nich hordy nieumarłych. To właśnie wtedy do Omu przybył Razn-Zi, który sprzymierzył się z Acererakiem. Razn-Ziemu służy m.in. Fenthaza, kapłanka Yuan-Ti, która od pewnego czasu podważa jego zdolności przywódcze. W Omu grasuje również potężny tyranozaur posiadający magiczne umiejętności. Widzi niewidzialne istoty, potrafi się teleportować i wzywać roje szerszeni. Zwą go królem piór. Można też tam spotkać starszego tabaksi, to znaczy nie należącego do plemienia, a do rasy tabaksi, łowca o imieniu Wór Pazurów. Poszukuje on artefaktu znanego jako pępek księżyca, dzięki któremu odnalazłby swego zaginionego syna. Każdego, kogo napotka, traktuje jako cel łowów. No dobra, przed chwilą was nieco okłamałem. Acererak nie zabił wszystkich mieszkańców Omu, gdyż część zbiegła. Przeżyła m.in. córka króla Omeka I i królowej Razam, którzy zostali zabici przez pteroludzi. Jest jednocześnie wnuczką królowej Zalkore, znanej ze swego piękna i próżności. To właśnie ku jej czci Tirutaja, generał armii Omu, zbudował niegdyś ogrody Nangalore. W swej próżności jednak Zalkore zwróciła się do Erin, Batezu z 9 piekieł, by te uczyniły ją piękną i młodą na zawsze. Erinie uczyniły to i zmieniły ją w meduzę. Gdy wieści o tym rozniosły się po krainach, armie Omu nakazały królowej abdykację i udanie się na wygnanie do Nangalore, do tych ogrodów. Wierzyła, że wśród spiskujących żołnierzy był generał Tirutaja, zakochany w niej generał, który zbudował te ogrody. Zalkore zniszczyła wszystkie jego posągi w ogrodach. Dopiero po jego śmierci, gdy przyniesiono jej jego prochy do ogrodów, gdyż tam chciał być pochowany, królowa zrozumiała, że był jej wierny do śmierci. Mimo dekad spędzonych w więzieniu i hańbie, ponieważ stanął po jej stronie. Królowa Meduza zaczęła hodować halucynogenne rośliny w ogrodach, by przynajmniej w wizjach widzieć ukochanego generała. Dziś jest tak oderwana od rzeczywistości poprzez używanie halucynogennych ziół, że mimo że wie o upadku Omu i staraniach swej wnuczki na odbudowanie miasta, nadal uważa się za władczynię. Żyje w ogrodach, mając na sobie jedynie obszarpane szaty, zaś oczy przewiązuje opaską. Muaksanare, bo tak brzmi imię dziewczyny, wraz z jej młodszym bratem, królewiczem Na, zostali przygarnięci przez Aakokry z górskiego klasztoru Kirsabal jako wychowankowie. Młoda księżniczka, wbrew nakazom swej mistrzyni i jednocześnie przywódczyni klasztorów, została czarnoksiężnicą. Kobietą czarnoksiężnikiem! Dziewczyna jest naiwna, ponieważ myśli, że świat oczekuje jej powrotu jako władczyni i odbudowania Omu.
Uważa, że odległe królestwa podeślą swe armie na pomoc, zaś książęta kupcy z Nianzaru chętnie udzielą wsparcia. Kojarzy mi się trochę z Daenerys. O samym świecie zaś wie niewiele. Wie, że gdzieś tam jest Waterdeep, gdzieś tam jest Amn, jednak myśli, że oczy całego Torilu zwrócone są na nią. Dlatego też wielu uważa, że jej 6-letni brat Na byłby lepszym władcą. Choć chłopakowi władza nie siedzi w głowie. Zazdrości on Aakokrom latania, jednak uczy się pilnie przez całe ranki, uczy się alchemii zielarstwa i zdobywa władzę o roślinach i insektach wśród ogrodów Kir Sabal. Oprócz tego robi latające zabawki z drewna i papieru, których lotom ku dżungli przypatruje się z ciekawością. Kir Sabal znajduje się zaś 150 metrów nad dżunglą. Klasztor zamieszkuje 50 Aakokr podzielonych na 12 leży. Mnisi z klasztoru regularnie polują w dżungli i łowią ryby w rzece Olung. Oprócz tego odpierają ataki gargulców z miasta Omu, które tu czasem przylatują. Dostać się do klasztoru jest niezwykle trudno. Pierwotnie prowadziła tam stroma ścieżka zmuszająca wędrowców często do wspinaczki niemal po pionowych ścianach skalnych, gdzie mogli czasem odpocząć na półkach skalnych i pomagać sobie w wspinaczce za pomocą drewnianych drabinek i łańcuchów. Dziś dostać się ciężej, gdyż po drabinkach i podporach nic nie zostało. Na czele klasztoru stoi wspomniana Asharra, druidka tytułowana jako nauczycielka. Ma ona nadzieję, że jeśli kiedykolwiek Królestwo Omu zostanie odbudowane, a Aakokr będą odgrywać w nim kluczową rolę. Obawia się jednak, że księżniczka Mwak Sanare zdobędzie nadmiar wiedzy o świecie ze strony ewentualnych gości klasztoru, dlatego odnosi się do nich niezwykle chłodno. No dobra, skoro już jesteśmy w tej części Chult, opowiem wam jeszcze o forcie Castigliar, leżącym u wylotu rzeki Olung, tuż przy zatoce znanej jako wlot Kichera, nazwanej od kormyrskiego podróżnika i odkrywcy Ilibera Kichera. W drugiej połowie XIV wieku port Castigliar był portem z samej nazwy, ponieważ nie było tu możliwości wpłynięcia statkiem, zaś sam port składał się z 7 chat zamieszkałych przez Tabaksi. Dzięki temu stało się to świetnym miejscem do wylądowania w Chult, gdyż nie działała tu społeczność itepka. Niegdyś w osadzie władał harfiarz Ibn Enguraka oraz jego syn czarodziej Inyanga Enguraka. W XIV wieku port był ignorowany przez Ranzi, zaś w XV wieku nasłał on jednak hordę nieumarłych na port, którzy przy okazji zbezcześcili ołtarz i cmentarz. Nieopodal znajduje się kanion, przez który przepływa rzeka Olung. Kanion nazywa się Ataz Muhaha, co w języku Chult znaczy śmiejące gardło. Nazwa pochodzi od licznych małp zamieszkujących kanion, których krzyki niosą się i odbijają echem. Przez kanion biegnie kamienny most zwany Małpim Mostem. Rzeka Olung wypływa z jeziora Luo, znajdującego się mniej więcej w centrum Chult. Do jeziora wpływa lawa wypływająca z Doliny Żaru, przez co woda w jeziorze jest niezwykle gorąca i zasolona, zaś kłęby pary widoczne są z odległości wielu mil. Z powodu temperatury nie żyją tu żadne stworzenia, nawet ryby, zaś wokół grasują mefity błota i mefity pary. Okej, to jeszcze dwa ostatnie ciekawe miejsca macie tak po starej znajomości, jak już jesteśmy w tej okolicy. Nieopodal Kir Sabal znajduje się krasowy lej, znany jako Kości Igły. Było to niegdyś leże, a obecnie jest to grobowiec zielonej smoczycy o imieniu Ormolagos. W pewnym momencie swego życia smoczyca zaczęła obawiać się najazdu goblinów Batylii. Przeniosła swoje skarby w inne miejsce. Jednak gdy wróciła ostatni raz po resztkę skarbu, gobliny dostawiły na nią pułapkę. Podczas jej nieobecności wpuściły do wody w leżu mnóstwo drapieżnych, podobnych piraniom ryb o mylącej nazwie żartowniś. Zarzuciły na nią mnóstwo sieci z winorośli i zarzucały na śmierć oszczepami. Smoczyca w końcu zginęła, jednakże i tak wybiła niemal wszystkie gobliny w starciu. Jej kości nadal znajdują się w grocie wraz z resztkami skarbu. Drugim miejscem jest leżący w dżungli wrak statku Narwal, o którym wspominałem w drugim filmie o Chult i porcie Nianzaru. Zamieszkuje tam
Błaje Otamu, Tygrysołach i kuzyn księcia kupca z portu Nianzaru, Wahangi Otamu. To tyle, jeżeli chodzi o Chult. Teraz pomysły na sesje związane z Chult. Bohaterowie twoich graczy mogą natknąć się w dżungli na różne niebezpieczeństwa, w tym na lodowych gigantów poszukujących pierścienia zimy. Jeśli uznasz, że wydarzenia Stomp of Annihilation zostały rozegrane, zaś Omu jest już oczyszczone, możesz stworzyć kampanię polegającą na pomocy księżniczce Muaxanary w zdobyciu, w odzyskaniu tronu. Bohaterowie twoich graczy mogą stanowić istotny element tej kampanii, zaś utorowanie drogi ku odzyskaniu tronu i odbudowanie królestwa pomoże im otrzymać jakieś istotne urzędy. A Arakokry nie będą zbyt szczęśliwe, jeśli odsunie się je od tego dzieła. To wszystko, jeżeli chodzi o tą część dżungli Chult. Zapraszam Was na kolejne filmy o zapomnianych krainach. Do zobaczenia.